Dzień dobry wszystkim dzisiaj. Co kuzyny, dzisiaj wracamy z następnym odcinkiem. I więc w tym odcinku. Oj. W tym odcinku zrobię coś, co dużo ludzi poprosiło o to. To jest, jak wypełnić twój klan samymi Polakami. Dobra, więc kiedy to się załaduje, możemy zaczynać. Możemy zaczynać. Dobra. Więc jak widzicie, to jest mój klan, Polskie Wojny, bardzo fajne. Co ma? 49 osób mamy, to troszkę dużo. Trzeba coś będzie robić, Polish Warrior. Dobra, więc jak widzicie tu, więc po pierwsze, żeby dostać klan Polaków, musisz mieć polskie imię, żeby Polacy wiedzieli, że to jest polski klan. Musisz być w Polsce na clan location Polska. Poland. I opis trzeba mieć po polsku. I to jest właściwie to ogólny etap, wszyscy wiedzą o tym. Dobra. I potem zaczynamy. Tutaj, kiedy ludzie proszą, żeby wejść. Widzicie? Na przykład tu. Jeśli on napisał i też invite only, to tip invite only, czyli musimy ich akceptować do klanu. Jak widzisz tu, to nie jest po polsku. I'd like to join your clan, więc więc lepiej nie. A jeśli na przykład ktoś napisze, może tu, to kolega, więc wiemy. Ale jeśli na przykład to też, gdzie to jest? Dobra, nie widzę, ale może później w innym odcinku wam pokażę, ale kiedy ktoś na przykład pisze coś po polsku, na przykład chciałbym wejść, bo jestem aktywny i chciałbym dołączyć do was. Wtedy wiesz, że to Polak, akceptujesz go i no właśnie. No właśnie. I więc jak widzicie, też tu mamy Pawła na przykład, więc jeśli ty chcesz wejść do jakiegoś polskiego klanu, oczywiście sprawdzisz tu też na imię, sprawdzisz na przykład Paweł, Mariusz, Grzegorz, wiesz, takie, Kacper. Widzisz, nawet jeśli są jakieś tam angielskie, ale jeśli widzisz, że jest troszkę polsko, no to tak, Adam może być, też imię. Imię to, ale mówię wam, że imię, gościa, która chce wejść, to nie ma za dużo znaczenia, przez to, że na przykład ja, patrz na moje imię, to może nie być polskie, albo na przykład Mr. T, nie. Wiesz, na przykład, tu wszyscy są Polacy, a patrz, jakie są inne imienia. Headshot, Shadow, widzicie? Więc, naprawdę mamy za dużo tu ludzi, dobra. Więc właśnie, więc coś jak wypełnić klan samych Polaków. I no właśnie. Jeśli pamiętajcie, zaskrybujcie i teraz gdzieś jest wideo, jak dostać darmowe klejnoty czy gemy w Clash of Clans. Naciśnijcie, jest teraz na ekranie, chyba. pojawi się, chyba, mam nadzieję. I no właśnie, więc to darmowe klejnoty i o! Się nigdy nie odsłucham. Dobra. I no właśnie, więc dziękuję za oglądanie i zaraz pewnie zrobię następny odcinek, więc do widzenia.